Za nami pierwszy dzień Wielkiego Święta Polskiej Muzyki 61, Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 2024. Koncert, premiery, wygrał Norbert Wronka. Co wiemy o tym niezwykłym artyście? Zobacz! Spis treści, debiuty, Niemen symfonicznie. Kto wystąpił? Norbert Wronka. Co o nim wiemy? Debiuty, Niemen symfonicznie. Kto wystąpił? Festiwalowy piątek zakończy koncert, debiuty, Niemen symfonicznie. Na opolskiej scenie 10 artystów zaprezentuje przeboje z repertuaru Czesława Niemena, którego 20. Rocznica śmierci oraz 85. rocznica urodzin przypadają w tym roku. Wstępem do koncertu jest wzruszająca laudacja Sławy Przybylskiej, która zaśpiewała dla opolskiej publiczności. W debiutach wystąpili Klaudia Marzec, Zalia, Lulu Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka. Wojtek Stefanowski, Natalia Miłanga, Dominika Dobrosielska, laureatka, szansy na sukces, jesień 2023. Lina, laureatka konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, Alan Cymbalista, zwycięzca programu Szansa na sukces. Opole 2024, nagrodą od jury jest Karolinka, nagroda Anny Jantar, za zajęcie jednego. Miejsca w konkursowym koncercie. Wyjątkowa statuetka powędrowała do rąk Norberta Wronki. Norbert Wronka, co o nim wiemy, to pochodzący z gminy Wschowa 19-letni wokalista, który swoją przygodę z muzyką zaczynał już we wczesnej młodości. W 2017 roku został absolwentem szkoły muzycznej w klasie fortepianu, choć poza instrumentem klawiszowym potrafi również grać na saksofonie i puzonie. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął jeszcze wcześniej, zaczął się go uczyć już w wieku 9 lat. Młody muzyk reprezentował swój kraj m.in. na festiwalu wokalnym w Berlinie oraz na festiwalu w Pradze. Swoje umiejętności wokalne rozwijał m.in. pod okiem Elżbiety Zapędowskiej, Michała Szpaka, Czesława Mozilla, Marcina Januszkiewicza czy Natalii Lubrano. Norberta Wronkę spora część widzów może kojarzyć z 13. edycji programu The Voice of Poland. Wystąpił w drugim odcinku i z marszu zdobył serca trenerów show, jego wykonanie Tears in Heaven Erika Claptona sprawiło, że odwróciły się wszystkie fotele, a on zdecydował się dołączyć do drużyny Lambery. W 13. odcinku podczas bitew wykonał piosenkę Another Her Love Toma Odela i pomyślnie przeszedł etap nokautów, a także występów na żywo, dzięki wsparciu w postaci głosów od publiczności przeszedł dalej dwukrotnie, ostatecznie odpadł dopiero w półfinale. Fakt, że odpadł, nie załamał jego ducha walki. W 2023 roku powrócił za sprawą trzech singli, Ciao, Nie Mów i Dzięki Tobie. Pod koniec maja 2024 roku ukazał się jego najnowszy kawałek, jak z Pinteresta, zobacz zdjęcia z jego występu na koncercie w Opolu.